Hej, tu Anita z toruńskiego salonu Cardano. Ten filmik jest skierowany głównie do pań, chociaż myślę, że panowie też się mogą zainteresować. Mianowicie, będziemy mówić dzisiaj na temat kamieni, jakie są dostępne w naszych salonach, jakie możecie oprawić w waszych obrączkach. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Pierwszym kamieniem, o którym chciałam wam powiedzieć, jest diament naturalny. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym, ale mówi się też na diamenty brylant. Ta nazwa wynika z tego, że diament nieoszlifowany to jest po prostu diament, ale diament, który został już oszlifowany przez jubilera szlifem brylantowym, powoduje, że już po prostu mówimy na ten diament brylant. Nie są to dwa różne kamienie. Jeżeli chodzi o diament czy brylant, to wiadomo, mówimy o tym samym, tylko różni to się szlifem. Diament w skali Mohsa ma twardość aż 10. To jest maks, więcej się uzyskać nie da. Natomiast dzięki temu, że właśnie mamy taki wynik tej twardości brylantu, jest to naprawdę świetny kamień do tego, by go nosić na co dzień, bo raz, że on się nie rysuje, można go zarysować jedynie innym brylantem, nie matowi się, połyskuje naprawdę zawsze. No chyba, że gdzieś tam panie umaziają go kremem, to wtedy trzeba ładnie przeczyścić, ale sam z siebie on nie traci blasku. Pięknie odbija światło, tutaj efekt brylancji jest naprawdę świetny. No i też chemikalia na niego nie wpływają, także tutaj spokojnie można myć naczynia czy sprzątać, mając brylanty w obrączce. Natomiast wiadomo, żeby obrączki nie zniszczyć, zachęcam do zdejmowania. Generalnie, jeżeli chodzi o diamenty, polecamy. Większość pań decyduje się właśnie na te kamienie ze względu na ich trwałość, na ich jakość. A tak naprawdę w wielkości kamieni, jakie się uprawia głównie w obrączkach, są na tyle niewielkie, że tutaj koszta kamieni, koszta brylantu są stosunkowo nieduże. Teraz ciekawostka. Wiecie już, że brylant w normalnym użytkowaniu jest niezniszczalny. Tutaj wiązania, które łączą węgiel w diamencie, w brylancie, są tak silne, że mechanicznie go nie jesteście w stanie uszkodzić. Natomiast jeżeli chodzi o wysoką temperaturę, tutaj mam na myśli 900 stopni, w takiej temperaturze diament po prostu się spali. No i tutaj nie radzę wchodzić do sauny, która ma właśnie taką temperaturę, ale wtedy no, musicie się liczyć z tym, że kamień po prostu nam spali się, zniknie. Drugim przypadkiem, kiedy możecie zniszczyć brylant, co raczej w normalnych warunkach nie ma nikt takiej możliwości, jest wystawienie tego kamienia na silnie skupione światło słoneczne, skupione przez soczewkę, i wtedy no to jest węgiel, więc jeżeli zrobicie coś takiego brylantowi, to on po prostu zniknie, zmieni się w dwutlenek węgla. Także to tyle, jeżeli chodzi o niezniszczalność. Da się zniszczyć, ale to już naprawdę trzeba bardzo się postarać. Drugim rodzajem kamienia, chociaż nie wiem, czy możemy to nazwać rodzajem, jest brylant syntetyczny. I tak naprawdę tutaj jest to brylant, diament, który powstał sztucznie. Został w laboratorium stworzony przez człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o jego właściwości, tak naprawdę się niczym nie różni od brylantu naturalnego. Jedynie tym, że brylant naturalny ma swoją historię, został stworzony przez naturę w trakcie wszystkich tych procesów, ciśnienie, temperatura i tak dalej. Więc jeżeli zależy wam na kamieniu, który taką historię ma, no to wybierzcie brylant naturalny albo jakiś inny kamień naturalny. Natomiast jeżeli zależy wam na trwałości, na jakości i też cenie, bo tutaj tak naprawdę brylanty syntetyczne są sporo tańsze, no to zachęcam do brylantu syntetycznego. Kolejnym kamieniem są brylanty barwione, kolorowe. Tutaj w naszych salonach w kilku wersjach kolorystycznych możecie wybrać sobie właśnie takie brylanty kolorowe. One są równie trwałe co brylanty naturalne, a jeżeli zależy wam właśnie na trwałości i na kolorze, to naprawdę jest to świetna opcja.
Kolejnym kamieniem jest mossanit. Nie wiem, czy o nim kiedykolwiek słyszeliście. Natomiast możemy go określić spokojnie kosmicznym kamieniem, bo został odkryty na meteorycie ponad 100 lat temu przez francuskiego noblistę. I teraz tak, jeśli chodzi o mossanit w porównaniu do diamentu. Diamentowi ustępuje jedynie pod względem twardości, bo tutaj mamy w skali Mossa od 9,2 do 9,5. Natomiast jeżeli chodzi o odbicie światła, brylancję, ognistość kamienia, o jego połysk, to tutaj zdecydowanie mossanit wygrywa. No, jest to kamień mało popularny, mało znany. Tutaj no, dzieje się tak, że lobby diamentowe skutecznie wycisza informacje na temat mossanitu. Natomiast jest to naprawdę bardzo ciekawy kamień, warto się też jemu przyjrzeć. To myślę na tyle. Szafir. Większość z nas kojarzy go z takim granatowym, ciemno-niebieskim kolorem. Natomiast szafiry występują w różnych wersjach kolorystycznych. Mogą być jaśniutkie, mogą być takie prawie czarne. I też w innych kolorach, ale to już myślę, możecie sobie spokojnie znaleźć informacje na ten temat takie szczegółowe. Natomiast najbardziej popularną i też najbardziej poszukiwaną jest taka właśnie barwa głębokiej wody. No i jeśli chodzi o twardość szafiru, on w skali Mossa ma aż 9. Także jest delikatniejszy od diamentu, natomiast spokojnie myślę, że wiele jest w stanie na siebie przyjąć. A teraz coś dla miłośników koloru czerwonego, koloru miłości. Rubiny. Są to kamienie szlachetne, które występują tylko w jednej wersji kolorystycznej. Czyli tutaj taka głęboka czerwień. Piękna, naprawdę kamień poszukiwany, bardzo często wybierany przez panie. Jeśli chodzi o jego twardość, to jest to wytrzymały taki kamień, który też myślę spokojnie można nosić na co dzień. Troszkę trzeba bardziej o niego dbać niż o diament, natomiast w skali Mossa ma aż 9. Teraz coś dla fanów zieleni. Szmaragd, bo o nim mowa, to kamień szlachetny o przepięknym, głębokim zielonym kolorze. Jest bardzo rozchwytywany, bardzo często pytacie o niego. I tu mnie absolutnie nie dziwi, bo jest naprawdę przepiękny kamień. W skali Mossa ma aż 9, natomiast jest to kamień dość kruchy. Także tutaj i trudny w obróbce, także trzeba na niego uważać. No i też jeżeli chodzi o jego cenę, to jest trzykrotnie droższy od diamentu. Ale no, myślę, że tutaj akurat jest warty swojej ceny. Topaz. Topazy są ciekawe. Występują w kilku wersjach kolorystycznych, z czego najpopularniejszą są wersja niebieska i żółta. Z takimi najczęściej się, myślę, możecie spotkać. Jeżeli chodzi o twardość topazów, one mają w skali Mossa wartość aż 8. Wiadomo, mniej niż diamenty czy szafiry. Natomiast są to kamienie dość twarde, ale musicie mieć na względzie to, że mogą pękać, kruszyć się. Jeżeli na przykład tutaj uderzycie je mocniej, coś się z nimi takiego zadzieje, że będzie kontakt z jakąś twardą powierzchnią, uderzenie. No i jeżeli chodzi o topazy, trzeba pamiętać, że one mogą wyblaknąć od słońca. Także nie wystawiajcie topazów na działanie promieniowania słonecznego, po prostu stracą swój kolor. Jeśli jesteście fanami koloru fioletowego, różowego, takiego delikatnie różowego, to świetnym rozwiązaniem będzie ametyst. Jest to przepiękny kamień, myślę dość przystępnej cenie, który w skali Mossa ma wartość 7. Także no, jeśli chodzi o jego trwałość, no to trzeba raczej dbać o niego, nie narażać go na uderzenia i zarysowania, ale myślę, że odwdzięcza się swoim przepięknym kolorem. Cytryn. Tutaj mamy kamień o pięknym, żółtym kolorze. Naturalne cytryny występują w takiej delikatnej, żółtej barwie, jaśniejszej. Pamiętajcie, że też możecie spotkać się z sztucznie wytwarzanymi cytrynami, które barwę mają ciemniejszą. Myślę, że też nieco mniej ładną.
Jeżeli chodzi o twardość cytrynu, tutaj w skali Mossa ma on wartość 7. Można go zarysować, natomiast jest to kamień też dość wytrzymały, który sprawdzi się w takim codziennym użytkowaniu. Jednak pamiętajcie, żeby też o niego dbać. Perydot to kamień o takiej ciepłej, zielonej barwie, padającej w żółty, zdecydowanie jaśniejszej od szmaragdu. Jeżeli chodzi o jego twardość, tutaj w skali Mossa ma on wartość od 6,5 do 7, także zdecydowanie trzeba o niego dbać. Dość łatwo jest go zarysować innymi kamieniami szlachetnymi czy biżuterią, także tutaj zdecydowanie bym polecała, żeby trzymać go w na przykład w swoim osobnym woreczku, taką biżuterię właśnie z perydotem. Jeżeli chodzi o jego trwałość w kontekście temperatur, to zdecydowanie odradza się na przykład mycie dłoni, jeżeli mamy na przykład w obrączce perydot, lodowatą wodą bądź gorącą wodą, bo tutaj może on pęknąć, uszkodzić się. Więc jeżeli na przykład morsujecie, to zdecydowanie zostawcie biżuterię z tym kamieniem na brzegu i załóżcie dopiero jak wyjdziecie z wody. Jeżeli chodzi o perydot, to też ciekawa rzecz, że jest to kamień, który możemy spokojnie też nazwać kosmicznym, ponieważ został znaleziony w sondzie, tutaj w próbkach pyłu kosmicznego oraz w meteorytach. Także myślę, że też kamień jest historią. I jeszcze fajna rzecz, jest naprawdę rzadkim kamieniem szlachetnym. Także mając taki kamień, myślę, że możecie czuć się wyjątkowo. Na sam koniec chciałam Wam opowiedzieć o zamiennikach kamieni naturalnych, mianowicie mowa tutaj o kryształkach. Występują w różnych kolorach, natomiast jeżeli chodzi o ich trwałość, to niestety tutaj trzeba się liczyć z tym, że kryształki będą się matowiły, rysowały, mogą też się kruszyć, a przez to wypadać. Także jeżeli zależy Wam na kamieniach, które będą z Wami do końca, bo tu jeżeli mówimy o obrączkach, to zakładamy, że raczej obrączkę będziecie nosić przez całe życie, to warto zdecydowanie bardziej zainwestować w kamienie szlachetne o wyższej wartości. Natomiast jeżeli zależy Wam na cenie, to tutaj można śmiało wybrać kryształy. W razie potrzeby w Cardano możecie wymienić kamienie, też nie mam problemu ze zmianą rozmiaru, bo kamienie typu kryształy będzie można po prostu osadzić na nowo, będą one wymienione. Jedyny minus tu akurat to trzeba będzie po prostu za nie jeszcze raz zapłacić. Przy kamieniach szlachetnych, twardszych, które się nie kruszą, można je po prostu wymienić. Także jeżeli zmieniamy rozmiar obrączki z kamieniem, to wykonujemy ją na nowo. Kamień, na przykład diament, jest osadzony ten sam w nowej obrączce, a przy kryształkach, jak mówiłam, trzeba się liczyć z tym, że będzie to nowy kamień, za który trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Jeżeli chodzi o kryształy, to na samym początku niewprawne oko nie oceni, nie rozróżni po prostu tego, czy to jest kryształ, czy to jest brylant. Ale to jest początek, tu mówimy o pierwszym, nie wiem, roku, dwóch, trzech użytkowania. W zależności też od tego, jak dbacie o obrączkę, o kamienie. Natomiast z czasem tą różnicę będzie widać. I tu naprawdę, jeśli macie możliwość dołożyć troszeczkę do innych kamieni, to ja zachęcam do tego, bo po prostu myślę, że ważne jest to, żeby to wyglądało zawsze ładnie, żeby się nie rysowało, żebyście po prostu były zadowolone z tego, że obrączka i kamienie zawsze ładnie błyszczą. To jednak biżuteria ślubna, do której przywiązujemy wagę. Spójrzcie jeszcze proszę na zestawienie twardości kamieni, które dla Was przygotowaliśmy. A tak dla informacji jeszcze chciałam nadmienić, żebyście po prostu pamiętali, że nie każdy kamień jesteśmy w każdym modelu obrączki w stanie osadzić, więc jeżeli Was interesuje jakiś konkretny model obrączki i konkretny kamień czy kolor kamienia, to wcześniej proszę skonsultujcie się z nami, dajcie nam znać, żebyśmy mogli po prostu znaleźć dla Was rozwiązanie. Pamiętajcie też proszę, żeby zasubskrybować nasz kanał, dajcie łapkę w górę, jeśli filmik Wam się podobał. Obserwujcie też nas na Facebooku, Instagramie. Zachęcam też do tego, żebyście przejrzeli sobie tutaj tą listę naszych poprzednich filmików, które dla Was nagraliśmy. Jeśli macie pytania, to zachęcam do kontaktu. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę.
Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, bądź wieczoru i do zobaczenia w salonie. Pozdrawiam, hej!